1949 roku zaczęły pojawiać się w Nowej Hucie pierwsze kina objazdowe, a później filmy można było oglądać w kinie Robotnik, które znajdowało się w hotelu robotniczym w Czyżynach, a także w kinie Stal, które umieszczono w specjalnie zaadaptowanej na ten cel sali gimnastycznej na osiedlu Willowym. W 1953 roku oddano do użytku pierwsze profesjonalne kino w Nowej Hucie. Było to kino Świt. Podobny budynek powstał w pobliżu Placu Centralnego. Od 1958 roku działało tam kino Światowid. Dziś niestety tych kin już nie ma. Na szczęście pozostał Sfinks, ostatnie kino w Nowej Hucie. Kino Sfinks jest zagadkowym kinem, bo przecież w dzisiejszej sytuacji rzeczywistości kinowej nie mamy szansy na konkurencję, gdybyśmy nie byli oryginalni. Więc tylko w oryginalności, w pewnej niszowości, w niekonwencjonalności jest nasza potęga. Od 1958 roku kino działało pod auspicjami Zjednoczonego Przedsiębiorstwa Rozrywkowego, później Zakładowego Domu Kultury Huty Lenina, aż wreszcie znalazło się w strukturach Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida. W 1967 roku powstał dyskusyjny klub filmowy Kropka. Do dziś pokazywane są w nim wybitne filmy krajowej i światowej kinematografii. Klub stosuje różne formy spotkań. Kuleszow uważał, że filmowiec i inżynier mają to samo zadanie, muszą po prostu wszystko dobrze obliczyć. I bardzo często właśnie ta precyzja, taka matematyczna precyzja tych filmów odbierała nieco im takiego artystycznego polotu, ale z drugiej strony to są chyba najbardziej precyzyjne takie filmy zbudowane. Obecnie Sfinx jest kinem studyjnym przedstawiającym filmy o wysokich walorach artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem kina europejskiego. Z imieniu kina studyjnego Sfinx, które reprezentują trzy panie A, czyli Ania, Ada i Ania, serdecznie witam Państwa. Nie wyobrażam sobie, aby szeroko pojęta rewitalizacja kulturalna Nowej Huty odbywała się bez ostatniego kina w Nowej Hucie, jakim jest kino Sfinks. Szkoda tylko dwóch ostatnich kin w Nowej Hucie, których już nie ma, czyli Świtu i Światowida. Mam nadzieję, że w kinie Światowid już wkrótce będziemy otwierać Muzeum Nowej Huty.
Nasze kino przechodzić będzie częściowo remont, częściowo modernizację. W zasadzie to wszystko zaczęło się od tych foteli teatralnych, na których siedzimy. Okazało się, że w myśl nowych przepisów trzeba po prostu zmienić. Być może, że będzie nam żal. Mamy takich sympatyków, którzy przychodzą do tego kina, mówią, że tu są takie fajne fotele, na których lubią siedzieć. Chcielibyśmy, żeby to kino było miejscem, do którego przychodzi się z przyjemnością i do którego warto przychodzić, żeby kronika nowych Nowochódzka Kronika mogła jaśnieć tutaj właśnie w tym kinie. Jako kinooperator w Nowej Hucie zacząłem pracę pod koniec roku 60. No praktycznie 46-7 lat w jednym pomieszczeniu, w jednej tej klitce, że tak się wyrażę. Muszę nadmienić, że to było jedno z najlepszych kin studyjnych, DKF. Także myśmy mieli najlepsze filmy. Specjalnie nie jestem takim człowiekiem, który chodzi gdzieś po kawiarniach, ale z rozeznania to wydaje mi się, że było dobrze, żeby taką kawiarenkę tu przy kinie zrobić. Nawet dać jej nazwę DKF-u, kropka, po prostu tytułu tego dyskusyjnego klubu filmowego. Po remoncie tego kina całego tutaj naszego kochanego, mojego kochanego, może i ta kawiarenka i ten wystrój sprawi to, że frekwencja się poprawi. No zobaczymy. No komu się na ulicy budujemy nowy dom, budujemy nowy dom, budujemy nowy dom, nowe słupie. Proszę powiedzieć, jakie zmiany zostaną wprowadzone? Wymieniamy wszystko. Podest stary na nowy, ściany stare na nowe, nowe wyciszenie. Nowy sufit wyciszony, nowe światła, nowe reflektory, nowe nagłośnienie. Czym dla pana jest to kino? Sentymentem. Jako, że ja tu byłem 40 lat temu. Kiedy przyjechałem do Nowej Huty, przychodziłem tutaj i to mi się bardzo podobało. Poza tym ja tu mieszkałem obok. Akcja! Sfinks 2109. To jest właśnie ta taśma. No to muszę przyznać, że jest teraz fajnie. Ważne jest to, że kino nie straciło jednak dawnego klimatu kina studyjnego. Tak, klimat został utrzymany zdecydowanie. Bardzo fajnie.